Na zegarze mistrzów kolejna godzina wybiła. Co nam niesie? No niesie nam opanowanie. Ta godzina, też i miesiąc, który rozpocznie się 21 lutego, wprowadza nas Jezus. On będzie patronował, będzie nam towarzyszył, będzie nas inspirował i wspierał w wszystkich tych procesach. Jego inkarnacja tutaj na ziemi 2000 lat temu pięknie pokazała, jak dążyć do opanowania. I z miłości zrada się opanowanie, bo tu właśnie w miłość, z miłości wypływa opanowanie, ono nam pomoże stać się odważnym, wytrwałym, umieć opanować emocje, pragnienia, a więc też i ego. I w ten sposób, jak my się będziemy potrafili opanować, to będziemy mogli poświęcić się służbie w radości, bo jesteśmy już zharmonizowani, jesteśmy zrównoważeni i możemy już służyć, mając opanowane wszystkie nasze słabości. I w ten sposób lepiej wypełniać naszą taką misję na ziemi i bardziej cieszyć się życiem na ziemi. To jest bardzo ważna rzecz, bo gdy uczymy się opanowania, to dotyczy też wszystkich takich codziennych sytuacji, bo musimy być opanowani na tyle, żeby umieć spokojnie żyć. I to właśnie chodzi o to, żeby to opanowanie było naturalne, a nie wymuszone, czyli że na zewnątrz jestem niby opanowany, a w środku, jak to się mówi, bardzo zdenerwowany, spięty. To jest dysonans. Tu chodzi głównie o to opanowanie wewnętrzne i umiejętność utożsamienia się ze źródłem w sobie. I to jest główny aspekt tego miesiąca, który przychodzi. Będzie trwało od 21 lutego do 20 marca. Jest to również aspekt kończący tutaj sferę duchową, tej szczególnej uważności na ducha. Oczywiście z tym duchem, z tą mocą, miłością i opanowaniem będziemy mogli pracować jeszcze głębiej nad poziomem mentalnym, nad poziomem emocji, nad poziomem tej codziennej rzeczywistości. I tutaj właśnie mistrzem w niebo wstąpionym, który nas prowadzi, jest Jezus Chrystus Senant. Czyli możemy przejść do medytacji, która dzisiaj zadedykowana jest właśnie temu przesłaniu. Proszę bardzo. Dla wszystkich tych, którzy są razem z nami, słuchają nas, połączmy się wszyscy razem. Taki mentalny krąg dusz, osobowości, mentalności, zjednoczone w miłości. Że nasze spotkanie, tych parę, kilkanaście minut, to jedno wielkie oddanie. Oddanie całego siebie duchowi. Oddanie i zawierzenie swojego życia. Popłynięcie ku źródłu. Dlatego też bardzo spokojnie, odważnie, nie lękając się, pozwólmy, aby tę energię, ten duch Jezusa mógł działać poprzez nas. Aby świadomość Chrystusowa mogła nas wypełnić całkowicie. Zróbmy głębszy wydech. Wszystkie takie napięcia dnia codziennego. Zawierzmy źródło. I otwórzmy całego siebie, na tyle, ile potrafimy, na miłość i opanowanie. I poczujmy, czy jesteśmy opanowani w tym momencie. Czy jednak coś byśmy chcieli kontrolować? I to, co chcemy kontrolować, nie daje nam spokoju. I
jeżeli takie coś poczuliśmy, zrozumieliśmy, to oddajmy to świadomości Chrystusowej, temu polu i światu. Niech to popłynie i naraz się okaże, że opanowaliśmy to bez wysiłku, poprzez zaufanie, poprzez zawierzenie, poprzez otwarcie ciała, umysłu i duszy. Poczujmy przepływy energii w ciele, ciepło na klatce piersiowej. Coraz większy spokój w umyśle. Zobaczmy wewnętrznym wzrokiem, odczuciem taką listę, którą przygotował dla nas Chrystus. Co mamy jeszcze do opanowania? I ta lista ma wymiar na wielu poziomach. Możemy ją odczuwać, możemy wiedzieć, możemy też nic nie czuć. Ale to w tej chwili dusza, nasza nadświadomość odbiera te informacje. To są porady, rekomendacje duchowego przewodnika, mistrza epoki ryb, Jezus. One pomogą nam wejść w epokę wodnika, w erę miłości. Z Jezusem przyszło dużo boskiego ognia, dużo boskiego światła. To wszystko płynie, dotyka, wnika w nasze ciała świetlne, ciało fizyczne, pole umysłu, emocji. Poczujmy siebie, jakbyśmy byli już mistrzami opanowania. Bo tą energią teraz Jezus zasila nas. Pomaga nam poczuć, co znaczy być opanowanym. I może jeszcze być tak, że ciało wibruje nam, przypomina o naszej cielesności. Ale odbierzmy to, co czujemy w duchu, w świadomości, w energii, jaki pojawił się tam spokój. Ile mądrości wpłynęło w nasze pole. Jak wiele się otworzyło z tego, kim jesteśmy, co wiemy i potrafimy, jako istoty ducha, umysłu i ciała.
jak ogień miłości łączy te wielowymiarowe przejawienie. Ten ogień wzmaga wibracje w ciele. Ten ogień trawi, rozpuszcza nasze niedoskonałości i naleciałości, koncepty oderwane od wyższego ja. I wzmacnia, rozbudowuje, pogłębia więź z Bogiem. Daje nam lepsze zrozumienie, ja i Ojciec to jedno. To jest mistrzostwo. Inspiracja. To jest prawda. Tą prawdę przejawił Jezus i zostawił nam przesłanie, że będziemy czynić większe cuda, aniżeli On czyni. I do tej odwagi bycia takim człowiekiem, do wytrwania w drodze ku miłości, byciu w źródle, do mówienia tej prawdy, przejawienia, znajdziemy zawsze wsparcie świadomości Chrystusowej. Jezusie, Jego bliźniaczym płomieniu Marii, Marii Magdaleny, wspieranym przez Jego Matkę Marię, Matkę Matę. Jezus zawsze kroczył odważnie w otoczeniu kobiet. I teraz też jest taki czas, aby wszystko to, co najpiękniejsze w żeńskim aspekcie istnienia, przejawiało się przez ludzkość. I my mamy opanować sobie oba te aspekty. Być i męski, i żeński. Być delikatnym i mocnym. Mądrym i intuicyjnym. Wrażliwym i pozwalającym dziać się. To się właśnie w tej chwili u nas dokonuje w aspekcie ducha i energii. W naszym umyśle i w naszym ciele. Jezus dotyka nas. Maria otula. Po prostu pozwólmy sobie tym być i płynąć tej energii. I bardzo delikatnej,
ale też gorejący. Świat duchowy wspiera każdego, kto rozwija Boga i jedność z Nim. To zgłębia i przejawia świadomość Chrystusową. Poczujmy, ile istot duchowych jest wokół nas. Archanioł Gabriel, on nam pomaga kroczyć właściwą drogą. Jest Archanioł Michał. Chroni nas i dodaje nam odwagi. Jest Archanioł Uriel. On z nas nieca i podtrzymuje boski ogień. Pomaga nam być prawdziwymi i uczciwymi. Jest i Zadkiel. I Czamuel. I Rafał. Jest wiele mistrzów w niebo wstąpionych, którzy razem z Jezusem potrafili opanować ego, duchu miłości i czynili ego naszego przyjaciela, który sam wybierał drogę służby, poświęcenia. Które cieszyło się tym, że jednoczy się z źródłem, że umie wyrazić to, co wewnątrz, codzienności. To wszystko wnosi radość. Wnosi poczucie szczęścia i spełnienia. I wtedy nawet śmierć nie jest straszna, bo jest częścią naszego życia, wiecznego życia. Wtedy możemy z radością umierać, aby jeszcze bardziej wzmocnionym zmartwychwstać. Kochajmy życie. Cieszmy się nim. Nie bójmy się śmierci. Ona nas prowadzi ku zwycięstwu. I wir światła i energii Chrystusa otacza nas, każdego z osobna i wszystkich razem. Poczujmy te oba wiry. Tak jakbyśmy byli jednym zjednoczonym Chrystusem. Jedną mocą. Jednym z Ojcem.
Matko, do źródła. Abba, Ana. Jam jest Abba, Ana. Jam jest i Matką, i Ojcem. Jam jest źródłem. Jam jednością. Bardzo piękne połączenie płynie z ziemią. Jesteśmy jednym Matką Ziemią. Jednym z kosmosem. Jednym w Chrystusie. Pozwólmy tej miłości, tej jedności płynąć, emanować z całego naszego ciała. Ono tak pięknie teraz reaguje, przyjmuje i oddaje. Będąc opanowanym w duchu, w sercu, w umyśle, jestem szczęśliwy. Jestem spełniony i radosny. Jestem żywy i nieśmiertelny. Przepływać między jedną formą a drugą. W jedności z Ojcem, źródłem wszechistnienia. I tak łączmy się. I z wszystkimi, którzy wibrują tą świadomością. Jesteśmy jednością miłości. Miłość to nieskończone dobro, braterstwo, solidarność. To życie. Życie jest miłością. I miłość pozwoli nam opanować wszelkie arkana życia. I kończąc tą chwilę, ten moment, być tu i teraz, a nawet poza czasem i przestrzenią.
sobie jeszcze przez moment. Być mistrzami opanowania. Aby takimi być na co dzień. Ta doskonałość pojawiła się w nas, zawsze była. I teraz się przejawia jeszcze większą otwartością, zrozumieniem. Jest nasz. Wpływa błogosławieństwo opanowania. Błogosławieństwo od źródła. Jedności z Chrystusem. I Chrystusa w jedności ze źródłem. Ale też pojawia się błogosławieństwo nas samych. W jedności ze źródłem i w jedności Chrystusie. Pozdrawiamy wszystkich. Dołączamy się do przesłania, do błogosławieństwa, do usłyszenia miesiąc. Ja również dziękuję bardzo i my wszyscy dziękujemy wzniesionym mistrzom za wzmocnienie w nas nieskończonego opanowania. Tobie, Mariuszu, również dziękujemy pięknie za tę medytację.